zgodzi się wreszcie ze mną, to przyzna sobie gorzkę. To będzie znak, że stało się coś ważnego. Ręki mi wać pan na nie podasz? Wybierzałaś z komnaty militarna zgłoszona, aleć dorozumiewam, że jako i pani matka przychylnym sercem deklarację przyjmujesz. Deklarację? Widzicie sama pani matko, jakie Małgosia prewerie wyprawia. Całkiem z rozumu zeszła. O! A za co? Jak dzikus jakiś pochaniec z sali wybiega, kiedy grzeczny kawaler z afektami się oświadcza? Słowa do rzecz nie odpowie, jakbyś wstydu nie miała? Jucha czarna i zapieczona. Odtędy główne wapory wyjdą. Spróbujmy pomyśleć. Jestem Małgosią. Ja ich nie znam, a oni mnie znają bardzo dobrze. Jakoś do nich trafiłam. Choć przecież nie ruszałam się z domu. To jest taki głupi sen. Tobie fortuna się uśmiecha, kiedy splendory czekają. Da Bóg, pan Stanisław nie wieczny jest, ale śmiertelny. Rychłą wdową zostaniesz. Niech to pani zrozumie, że ja nie jestem pani Małgosią. To nie jest żadna choroba. Ostatecznie mogę tu pobyć jakiś czas, ale ja nie będę wychodzić za mąż. Nie chcę! Coś się siostruje, dobrodziejka, tak przy tym panu Stanisławie upadła. Innych nie ma? My na uboczu żyjąc ludzi nie oglądamy. Zapraszam do nas w pogodach i postanowimy uczestnictwo jak mija. Gdybym jako Paryż sąd miał czynić, paść panna złote jabłko byś dostała. Gadają, że na waćpannę klucz mogilski idzie i jeszcze gotowizna. Nie wiem. Daję, no dlatego pytam, że waćpannie rozmiłowany. Jezercyza podpisana! Wtedy rzecz postanowiona. Oznaczony dzień waćpanna ze mną pojedziesz, by się sakramentem się rozwiązać. Ja chcę do Warszawy! A żadną miarą być nie może. Ja nigdzie nie jadę. Albo do Warszawy, albo nigdzie. Pojedziesz, córka, weźko, już powrotu nie masz. Zwyczajne. Pewnikiem z urodzonek. Ale jano pojrzyj sama, boso. Ano, pewnikiem gdzieś zastał, że mi kupiła. Bierzemy. Bodzi się, bo jeszcze dycha. Żałki. Spróbuj. Żyję. Kto ty, tato? Czy ja jesteś? Wy? Do rzeczy gada. Młode to to nic jej nie będzie. Leż se, biedoto. Wio!
okropnik najlepsze lekarstwo od zamarznienia. Wszystko wygląda zupełnie inaczej, niż sobie wyobrażałam. Zdawało mi się, że jeśli jestem tu tymczasowo, to mogę zachowywać się, jak mi się podoba. Ale to nieprawda. Wszystko ma tu swoją cenę. No. Jedz. Chyba cię anieli zratowali. Bez przytomności leżałaś. Ktoś ty, tata? Małgosia. My jesteśmy kowale pana Gorzewskiego wsi. Pan Gorzewski? To przecież ojciec Joachimka. Tak, wtedy w kościele taki wąsaty szlachciura. To znaczy... Joachimek jest we dworze? Nie. Czemu nie miałby być? To ja was proszę. Bardzo proszę. Zawiadomcie go, że Małgosia jest u was. Można zawiadomić. Ledwie stajanie do dworu. Przed wieczorem jeszcze powiem. A ty śpi. To możliwe. Możliwe, że dotarłam gdzieś w pobliże dworu tutejszej matki. A musiałam pogalopować przez ten wygon w zupełnie inną stronę. Na pewno mnie szukają. Mama płacze. Albo mdleje żal mi jej. Ona kocha tę swoją Małgosię i Klary mi wali Dorotę. Na nie też padnie cień mojego postępu. Nie żal mi tylko tego staruszka z krzywą szyją. Chcę się żenić z tymi wioskami, gdzie żyją w byle jakich kleciach zgarbieni ludzie. O nich się zresztą nie mówi ludzie. Oni są duszami. Ja także miałabym swoje dusze. A byłam głupia, że mi się tutaj podobało. Małgoś! Małgoś! Joachim! Na rany boskie. Co się stało, waćpannie? Już mi mówili, że cię samiutką w worach naszli. Bez przytomności na śniegu leżącą. Nie wiem. Ja się dałam porwać. Ale już w drodze taki mnie rankor zdjął, taką awersję uczułam, że radniej bym brzmieniowe gniazdo wpadła, niż onego człowieka przy sobie cierpiała. Pięknieś, waćpanna, o mnie pamięci dochowała. Nie ma co mówić. Sama parol dałaś, że nie zapomnisz? Wcale nie zapomniałam. Ale wielce mnie, waćpanna, zraniłaś, a we mnie zdrady nie było. Przecie i grzesznikowi bywa wybaczone, jeżeli grzech swój wyznaje i o pokutę prosi. Ja winę twoją rozumiem. Ale tyś był mi zawsze życzliwy, więc ciebie pierwszego opiekę proszę. Byłam lekka, nie przeczę. Ale szczerze błąd swój wyznaję. Po raz pierwszy stałam się naprawdę tamtą Małgosią, której skórę nosiłam. Ja rzeczywiście narobiłam głupstw. Waćpanna, uciekłaś od tamtego człeka? Uciekłam. Byle dalej od niego. Z wielką ufnością ku waćpanu się zwróciłam. Waćpanna, na mnie polegać możesz. Wtedy mów, co rozkazujesz. Waćpanna, na pewno wiesz, że na mnie wielkie wiano spadło dziadusiowym zapisem. Wiem. Przez to wiano cała ta sprawa się stała. Ja od onego narzeczonego uciekła. I od matki. Małgoś. Małgoś. Czemu jakaś całkiem obca jesteś? Jakbyśmy się pierwszy raz widzieli. Pamiętasz, Małgoś, jakem ci żywą kraskę przyniósł? Jakieś mi jeżyny zrywali? Jako cię mój podjezdek rzucił, pamiętasz? Nie pamiętam. To
musi pamiętać ktoś inny, nie ja. Kto? Oczywiście tamta Małgosia. Wiem, że zajęłam tutaj czyjeś miejsce. Przecież moje pojawienie się wszyscy przyjęli jak coś najnormalniejszego w świecie. Ale co stało się z tamtą Małgosią? Gdzie ona jest? Rzeknij chociaż słowo! Małgosia, którą jestem. I nie jestem. Czy to możliwe, żeby ona była mną? Nie. Niemożliwe. Niemożliwe, ja jestem sobą. Pamiętam wszystko. Mogę narysować z pamięci Pałac Kultury. Mogę zaśpiewać piosenkę Maryli Rodowicz. Niczego nie zapomniałam. Może tylko Jacka. Czemuś mnie jak obcego witała wtedy pod kościołem? Czemu obca całkiem byłaś? Czemuś udawała, że się pierwszy raz widzimy? Czemu? Widzisz, przed wyjazdem do wuja taka mnie chorość trafiła, że ledwie mnie matka zratowała. Krwie puszczaniem i egzorcyzmara. Teraz już zdrowa jestem. Bać panna matce, dobrodziejce, winnaś wiadomość przesłać, gdzie przebywasz. Skoro bać pan radzisz? Trzeba się jej woli poddać. Matczyna wola święta. Nielekko będzie bać pannie karo cierpieć, bo i wina nielekka. Cierpię. Skoro potrzeba. Anna, tak poranie piszesz? Jakbyś w akademii studiowała. Nas 11 było u ojców. Tylko dwoich przeżyło. Ja i brat. Bieda była taka, że na przednówku korę żeśmy jedli. Ile biodę po miedzach smykali. Ja bym też uświerkła. Ale mnie wzięli do dworu, na posługi do kuchni. Jakoś pod ten czas Jan ze świata przyszedł. On mógł iść, gdzie chciał, bo był swój własny, nie panowy. Ale dla mnie został przy dworze. Dzieci wychowaliśmy, a Jana Kowala wszyscy znają. A gdzie wasze dzieci? A, najstarszy ze zbożem jeździ, retmani. Średni wojskowa sługuje. Najmłodszy w terminie. A córki... Obie wydane za godnych ludzi. Kiedyśmy panienkę znaleźli, jak raz ze chrzcin jechaliśmy. Dobrze żyjemy. Nie ciężko wam? Nie, ale tam. Panu powiadają pańskie życie, a nam prostym proste. A bo ta panienka nigdy nie widziała, jak po wsiach ludzie żyją? Niech to pojedzie i powie Joachimowi, że chce go widzieć. Pańczy Joachim zakazał go wołać. Co? Zakazał. Mówił czemu? Nie mówił.
strasznicznie. A ja wierzyłam, że Joachimek mi pomoże. Żebym chociaż wiedziała, jak dostać się do Warszawy. Daleko do Warszawy? Pewnie daleko. Ile dni drogi? Dużo. Nie wiecie ile? Przecież Warszawa to stolica. Król tam mieszka. Może i mieszka. Mnie na królewskie pokoje nie poproszą. Król Jan jest dobrym królem. Drzewa własną ręką sadzi. A nam za jedno, czy ten król, czy inny na tronie. Od snopów płać, od dymu płać, od czopa płać, od wolu płać, od wojny, spokoju. Ale król Jan wygrał wiele bitew. Królowie zawsze wygrywali bitwy. Ładny konik, co? Ładny. Niech panienka da sobie spokój. A czemu to? A temu, że pańcz Joachimek kazał panienki pilnować. Srebrnego talara dał im. Kazał. My dobrze wiemy, skąd panienka jest. Byli konni we dworze po na ciebie szukający. Zaparł się pan Joachim. Gadał, że nic nie wie. Jak czelać powiada. I po temu trzeba właśnie siedzieć jak mysz pod miotłą. Idziemy. Sakała, pućkałam się, jak mawia redaktor Ciszewski. Że też musiało się tak stać teraz. Przemyślałam wiele rzeczy. To jest niesprawiedliwe. Tytko? Tytko! Zabierz mnie stąd. Wiesz, byłam zupełnie denna. No, widzisz, znowu mnie zamknęli. Widzę, że ci łyso. Wy tak mówicie, prawda? Nie śmiej się. Nie mogę. My, Dytka, kiedy przystępujemy do pracy, musimy się śmiać. Zabierz mnie stąd. Kiedy widzieliśmy się ostatnio, byłeś w zupełnie innej formie, Małgosiu. W przebojowej formie. Byłam głupia. Ja dużo myślałam. Zabrałeś stąd prawdziwą Małgosię, żebym mogła zająć jej miejsce. Dlaczego to zrobiłeś? Odpowiedz! Nie chcę. Dytko! Ja się z tobą policzę. Nigdy się nie policzysz ze mną, Małgosiu. Zdradzę ci coś bardzo ważnego. Ja ci także nic nie mogę zrobić. Ani dobrego, ani złego. Mowa do chińskiego ludu przez zamknięty lufcik. Słuchaj, ty mnie wpakowałeś w ten cały klops? Figa. Wcale nie ja.
zabierzesz mnie stąd, czy nie? Nie. Dlaczego? O, ile razy mam ci tłumaczyć, że nie mogę. No to po co zawracasz mi głowę? Dajesz mi do zrozumienia, że możesz mnie przenieść, a potem się wyśmiewasz. Powiedz, co ja mam zrobić, żeby wrócić? Jak przejść przez lustro z powrotem? Across the mirror, jak z Alicji w Krainie Czarów. Nie, wcale nie musi być lustro. Zawsze używacie go do wróżb i do patrzenia w przyszłość i przeszłość. Robicie to tyle czasu, że został powołany specjalny wydział dytek. A mnie to mało wzrusza, ja chcę wiedzieć. Masa kłopotów jest z waszymi zamówieniami. Myślisz, że tak łatwo namówić czarną damę, żeby snuła się po zamku? Albo Borutę na straszenie błęczycy? Ostatnio Boruta choruje na iszias. Żąda centralnego ogrzewania, ekstra stawek. A my nie mamy dodatkowych funduszy osobowych. Chcę wracać. Mnie obchodzą wasze kłopoty. A w ogóle, po co tyle gadasz? Ja ci w pewien sposób pomagam, Małgosiu. Ojej, czas na mnie. Cześć, Małgosiu! Traktują mnie jak więźnia. Jeżeli nie wymyślę, co mam robić, zostanę tutaj na zawsze. Co czeka jejmościankę Małgorzatę, która narobiła tyle głupstw? Wołajcie ją! Adi do nóg! Do nóg, pani matce! Proś, może wybaczyć. Wstań. Bierz okrycie i siadaj z nami. Wio! Pokajaj się, bać panna. O przebaczenie proś. Kolana ugnij. Ojciec dla marnotrawnego syna tłustego cielca zarżnął, gdy syn jako nędzarz na progu stanął i nagość jego swoją szatą przysłonił. Bać panna, wielce zgrzeszyłaś. Milczy. Niech już zaczną mnie kalać. Jeśli chcą, to ja sama pójdę do komórki. Niech ona tylko nie płacze. Z serca, ojcu, dziękuję za małe się upomnienie. Już tam 4 worki krup dla klasztoru załadowano. I paska ryby wędzonej. Z serca wdzięczny. Małgoś, coś ty narobiła. Ledwo od zmysłów nie odeszła. W Boru ciebie szukali, ale jak?
Jak pismo przyszło, tam bez przytomności padła. Coś ty narobiła, dziewczyno. Czemuś nie rzekła, że ci pan Stanisław nie po sercu? Przecież bym wyrozumiała. Ja nie z kamienia jestem. Ja mówiłam. Wszystko czyniłam, by fortuna tobie się uśmiechnęła. Przepadło twoje wiano, pan Stanisław, serce odmienił. Janusie do ołtarza poprowadzi. Krewnych a familiantów rozeźliłaś. W piątek się zjadą, sąd nad tobą uczynić. Coś ty narobiła, dziewczyna. Sobie i na mnie Bogu. Z Małgosi został. O mój Boże. Co za wstyd, ta sromota. Mogłaś, panna, tak matkę zasmucić. Jak mogłaś na hazard się puścić? Los świetny i fortunę chce sobie marzyć. Mać panna, jak mogłaś gwałtownikowi wiarę dać i dla niego wszystko precz cisnąć? Małgorzato, Małgorzato. Mamo, mogę wejść? To ja, Małgosia. Nie. Tak bardzo chciałam jej powiedzieć o groźbach Władysława. O mojej nierozsądnej chęci przeżycia wielkiej przygody. A może gdybym to powiedziała, to tutejsza matka potrafiłaby mnie zrozumieć. Trzeba było też... Tak znaleźć? Owce biorę. No biorę. A, wasza miłość! Witamy, witamy. Zimno było, co? Witaj, witaj, siostro, witaj. Witamy, dobrodzieja, cieszymy się witam. Bardzo. Ciągle młodzi.
Pono, z wiosną sułtańscy ruszą i ciamboły. Już nieraz zęby o kamienie skruszyli. A, i teraz skruszą. Król z płaczem teraz o pieniądze woła, o! Usaria! O króla w największym zachowaniu. No, nawet ćwiczona piechota przed impetem husarii nie ustoi. O, nie ustoi, nie. Ponieważ o losach jej mościanek postanawiamy, trzeba, abyście były przytomne. Primo. Wolą nieboszczyka dziada waszego, spadek cały na najmłodszą był cedowany, której na chrzcie dano imię Małgorzata. Sekundo. Rzeczona Małgorzata wielki despekt dobrodziejom swoim uczyniła, ich domu własną wolą wykradziona. Z amorantem swoim podstępnie spadek zagarnąć zamierzała. I tercio. Panna ni krzykiem, ni błaganiem dysgustu nie okazywała. Jego z własnej woli za gachem szła. To ustaliwszy, pytamy tu wszystkich obecnych. Mają słowo jakie usprawiedliwienia? Które by nam znane nie było. Co oni mogą o mnie wiedzieć? W moim przeniesieniu nie wiadomo dlaczego 300 lat wstecz. Co mogą wiedzieć o tej nocy, kiedy brnęłam w śniegu? I o myślach, które dręczyły mnie w chacie kowalów? Nie mają prawa mnie sądzić. Słusznym się wydaje za taką winę słuszną wymierzyć karę. Chcę spytać, czy wiadomować panom, żem od prześladowcy swego sama zbiegła? Salwowałam się ucieczką z życia narażeniem. Chcę też rzec, iż mnie o zamęście z panem Stanisławem nie spytano. O, dosyć, to śmiało głowa pyskata, samego diabła przegada. Ja bym takiej zuchwały ja nigdy nie sterpiał. Nieboszczyka krew by chyba zalała, gdyby nie miał, co z onego dziewczęcia wyrośnie. A niechby nam msze owe wsie poszły. Zaduszę rodzica. Racja. Każdym potrzebującym. A sanowie mowni ogromnie. Dajcie mi rzecz do końca doprowadzić. A sanowie? Patrz, wać pan, żeśmy krewni, a nie byle kto. Miejsce swoje znać należy i z racjami przed pierwszych się nie pchać. Coś wać pan rzekł? To, co się pan słyszał. Weto! To kardynalne pryncypia! Wolności gwałcą! Jeśli kto w pudopacholskim stanie, niechaj gardła nie ściera! O, zrobiliśmy urodzenia! Zabił się Hetko! O, ja, Hetka, ja! Umity gulicie się, wać panowie! Gdybym wiedział, jak mi ludzie z honą czynią, z miękkości serca zjechałem, by wdowie pokrzywdzonej i sierotom pomóc. Jak to wdowa pokrzywdzona? Raczej wasza miłość dokładniej eksplikować. O, dużo by o tym gadać. Widzę, że jaszczurze języki nie próżnowały, ale ja po twarzy cierpieć nie będę. Nie udawaj, wać pan Katona, mości Kalasanty, rzeknij nowaść. Przy sobie posagowe wioski zostawiasz? Ja? Wać pan, drugiej córeczce na wiano się przygodzi, jeśli pierwsza połowę wać panowej majątności bierze. A, tu jeno prawda. A bierz te wioski, kto chce. Bierz je, siostro, kiedym ci krzywdzicielem. Ja na cudze, nie chciwy. Ani ja. Ani my. Racja. Wtedy żadnych przeszkód nie będzie. Siostra nie zechce. Ja? To wać pan mnie nie znasz. Zechce, byle tylko wać panowie podpisali. Kacper, podjeżdżać. Ależ dobrodzieju. Dobrodzieju, tak się nie kończy.
A co z oną? Postanawiamy, wyrzeczona Małgorzata Diana została pozbawiona. Tak osławionej dziewki nikt w zamężcie nie weźmie. Przeto niech do klasztoru się uda, by tam pod mnisim welonem przebaczenia upraszać. Matkę rzeczonej zobowiązuje się, by, nie zwlekając, Małgorzatę do nowicjatu oddała. Małgo! 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 Proszę bardzo, niech mnie szukają albo nie szukają, wszystko jedno. To nieśmieszne, że na mojej krzywdzie korzystały tutejsza matka, Klara i Dorota. Wreszcie mają te wioski. Może im będzie nawet smutno, że Małgosia... Powiedzą to dla jej dobra. I zjadą na moje obłóczyny, kiedy przywdziewa się na zawsze habit. To straszne. Małgoś, dziecko moje, nie bój się, ty za kratę nie pójdziesz, bo by ci serce pękło. Już ja to jakoś urządzę. Pójdziesz do nowicjatu, Boga przeprosisz, a potem się powie, że powołania nie masz. No, Małgoś, takie szczęście. Tobie też krzywdy nie będzie. Przy mnie zostaniesz, jedno pokutę odprawisz. No. No, idź do Alkierza. Nie siedź tutaj. Długo! O Jezu, jak ty wyglądasz, nieborządko! Co jeno z usmolenia? Bardzo się cieszę, że na cię wreszcie pomiana. Naprawdę! Małgoś, dokąd to dostanie z nami? Parą, że nim pacierz mi nie będę z powrotem. Nie bójcie się. Nie ucieknę. Niechaj. Trzeba czasem wytchnąć od ludzi. Mam teraz jakby dwa życia. Swoje i tej drugiej Małgosi. Chciałabym... żeby jej jakoś ułożyło się tutaj, żeby nie musiała pokutować przez całe życie za moją głupotę. A dla siebie chciałabym, żeby wróciło najzwyczajniejsze życie. Mam. Szkoła, stopnie. To, co kiedyś wydawało się tak nudne. Ale cóż, wszystko przepadło. Poddaję się. Nie zbliżaj się do mnie. Nie gadam ze zdrajcą. Cóż to, pannie? Kto mnie ostawił samą? Małgoś, przecie tak trzeba. Ja nie chciałem, by podejrzewali, że od jednego amoranta do drugiego trafiłaś. Słyszałem od ludzi, że cię do klasztoru przeznaczyli. Prawda to? Prawda. To jak obelię, Małgoś? Z czym? Z nami. Małgoś, kiedyś ty tego wiana zbawiona, żadnych przeszkód nie ma, by ci matka ze mną pozwoliła iść. Żeby nie ten klasztor. Jako będzie, Małgoś? Dobrze będzie. Wszystko zaczyna się układać. Kto chciał dostatków, otrzymał. Kto chciał Joachimka, dostanie Joachimka. Da się żyć. Wtedy już na wieki, Małgoś? Na wieki, Joachimie. Wróciłam. Jestem z powrotem.
Mam zebranie i będę dłużej. Czy powiedzieć coś o moich przygodach mamie? Nie, nie powiem. Nawet mama nie mogłaby w nie uwierzyć, a poza tym nie ma się czym chwalić. Może tylko Joachimek. Ale czy on się kochał we mnie? Czy w tej drugiej? Małgosiu, byłaś na treningu? Boję się o ciebie, bo to niebezpieczne. Ale z drugiej strony, jeśli trener napisał, że masz wielki talent i już w lecie weźmiesz udział w mistrzostwach, no to... A kupiłaś cukier dla Gniadosza? Poczekaj. No. Ja ci coś opowiem. Chodzi o tę włóczkę? Dawniej nie lubiłaś tego dłubania. Ciotce Halinie bardzo podobały się rajstopy, wiesz? Widziałam w Desie na wystawie taki haft jak twój. Ten złotą nicią? Tak, to bardzo stary haft. Skąd ci przychodzą takie rzeczy do głowy? To nie mnie przychodzą, tylko tej drugiej. Już wiem, gdzie ona była, święta Kordulo, ale narozrabiałeś dytko. Ona była mną, tak jak ja byłam nią. Dlatego mama nie była ucieszona moim widokiem. To zupełnie normalne. Rozstałyśmy się rano, jak codziennie. Kąpiel będzie cudowna. Nie kąpałam się od momentu przeniesienia w tamte czasy. Do szkoły szłam ze strachem. Jej mościanka mogła być dobrą córką, ale nie wierzyłam, by dała sobie radę w mojej klasie. Przed lekcjami dowiedziałam się, że zabawa kostiumowa była najbardziej udaną zabawą w dziejach szkoły, a fotografie z tańca ze świecami ukażą się w czwartek w tygodniku. Po drugie, nie przyjaźnię się z Jolką. Siedzę teraz z Agnieszką i jestem jej najlepszą przyjaciółką. Chociaż teraz... A po trzecie, stopnie mam takie sobie, ale ogólnie niezłe. I jestem w kółku historycznym. Ja też pomysł. Po czwarte przeczytałam masę książek. Sienkiewicz, Kraszewski, Łoziński, Pamiętniki Paska, Marysieńka Sobieska, Boja... Mam dla ciebie peregrynację do Ziemi Świętej Radziwiła Sierotki. Dziękuję. Po piąte, zaagitowałam Biolożkę, żeby założyć w szkolnym ogrodzie kącik ziół leczniczych. Przed chwilą miałam z nią rozmowę o koprze włoskim i o farbowniku lekarskim. Po szóste, bomba. Chodzę z Jackiem na jeździeckie treningi w klubie sportowym Legia. Nie do uwierzenia, ale tamta Małgosia radziła sobie wręcz doskonale. Wszystko, co umiała, bardzo przydało się jej. I umiejętności kucharzenia, i znajomość ziół, konna jazda, i talent do robót ręcznych. Tylko o wiele staranniej przygotowało ją do życia w odmiennym świecie niż mnie. A ja? Kogo mogłam olśnić wiadomościami o rolnictwie w Paragwaju i zasadami działania silnika spalinowego? Robimy matematykę po lekcjach? Tak. A potem pójdziemy na potok. Pewnie i tak pójdziemy z Budą, ale najpierw chciałbym z tobą. Dobrze. Hej. Ha 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 ha
Dytko! Jesteś zadowolona? Tak. Nareszcie nasze spotkanie przebiegnie w przyjacielskiej atmosferze. Czy chcesz o coś zapytać, Małgosiu? Właściwie nie. Wiem, dlaczego mnie tam wpakowałeś, cele wychowawcze. O, to, że poprawiłaś swój charakterek, jest produktem ubocznym. Chodziło nam o coś innego. O co? Muszę ci coś powiedzieć o moich zwierzchnikach. Ostatnio bardzo unowocześnili metody pracy. Co ty wygadujesz, Dytko? Oni twierdzą, że wszystko musi się kończyć optymistycznie i pogodnie. Polecono mi zająć się sprawą jejmościanki Małgorzaty. Ona jest bardzo dobrze wychowana i nigdy nie zdobyłaby się na jakikolwiek sprzeciw. Prędzej by umarła, niż przyznała się, że kocha Joachimka. Paskudna historia. Próbowaliśmy tak i owak skłonić ją do oporu. I nic. Zabrałem się do rzeczy systematycznie i naukowo. Zaprogramowaliśmy komputer i przedstawiliśmy mu ileś tam milionów danych o młodych dziewczynach z różnych epok. Komputer wybrał ciebie. Sprawdziliśmy wiek. Dokładnie ten sam. Cechy charakteru, egoizm, lenistwo, spryt w pełnym rozkwicie. Po co to wszystko? Musiałaś pozbawić Małgosię zapisu, obrazić pana Stanisława, przekonać matkę Małgosi, że jej córka zasługuje na współczucie i wreszcie stworzyć taką sytuację, aby oświadczyny Joachimka mogły zostać przyjęte. To wy mną kierowaliście? Nie. To znaczy, że ja z własnej woli robiłam to, co zaplanowaliście sobie? Właściwy człowiek na właściwym miejscu. Jestem upoważniony do przekazania ci wyrazów szczerego podziwu. Akcja zakończyła się pełnym sukcesem. Małgosiu, chcę ci coś zaproponować. Czy masz ochotę zapomnieć? Wystarczy słowo, a zapomnisz o wszystkim. Zostawcie mi pamięć, Dytko. Ale jeśli zechcesz opowiadać, nikt ci nie uwierzy. Nie. No to chyba wszystko. Przepraszam. Co? Ale boję się, że to pytanie będzie nietaktowne. Najwyżej nie odpowiem. Wal śmiało. To powiedz mi. Dlaczego ta Małgosia jest twoją, to znaczy waszą podopieczną? Są jakieś powody? Ona w nas wierzy, a poza tym dopełniła ostatnich formalności. Podpisała cyrograf? Nie. Mogę ci powiedzieć. Trzeba wyjść na rozstajne drogi, o północy zawiązać trzy węzły na sznurze, wymówić zaklęcia, a potem... Dytko, chciałam cię jeszcze o coś zapytać. Pytaj. Ja... Mów. Mam takie wrażenie... Ja mam takie wrażenie, że wam zależało na tym, żebym zniknęła właśnie w tym momencie, kiedy to się stało. Brawo, racja! Ale... dlaczego? Bo Joachimek musiałby cię pocałować. A nam zależało, żeby całował właściwą osobę, a nie dublerkę. No wyobraź sobie, co by powiedziała prawdziwa Małgosia, gdyby dowiedziała się o takiej fuszerce? Moi zwierzchnicy uważają, że wszystko powinno kończyć się finalnym pocałunkiem. Żegnaj, Małgosiu! Ciekawe, czy jeszcze myślisz o mnie. Ze mną jest jakoś dziwnie, wiesz? Zmieniłam się. I ty chyba zmieniłaś się też.
Małgosia! Małgosia!